przyjechali.
W imię Ojca, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, który się zmarł Panny, męczył płonskim piłatem, ukrzyżowany Marii po grzebiu, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwych, wstąpił na krzyż, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, tamten przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzech podkrzczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zbawaś Maryjo, łaskaś pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony powód żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zbawaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony powód żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionym owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu. Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Nie umisam.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz za godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionym owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz za godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionym owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionym owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionym owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek. Thank you.
Świętego. Pan z nami. I z duchem Twoim. Choć smutek zagościł w naszych sercach po odejściu świętej pamięci Stanisława, to przychodzimy do naszej parafialnej świątyni, aby podziękować Bogu za dar życia naszego brata Stanisława. Pragniemy dziękować za wszelkie dobro, jakie dzięki Stanisławowi otrzymaliśmy, a zwłaszcza za miłość i życzliwość względem najbliższych i przyjaciół. To owoc jego wspólnoty z Bogiem, źródłem miłości i wszelkiego dobra. Dziękujemy Chrystusowi również za jego miłość do każdego człowieka, bowiem on z miłości do nas przyszedł na świat i za nas ofiarował swoje życie na krzyżu, abyśmy mieli je w obfitości. Ufamy i wierzymy, że świętej pamięci Stanisław uczestniczy w owocach krzyżowej ofiary i jednocześnie prosimy, aby Pan okazał mu miłosierdzie i dał pełny udział w radości nieba. Aby nasza modlitwa była miła Panu, przepraszajmy za nasze grzechy i prośmy o miłosierdzie dla nas. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Ponieważ na ziemi Tobie wierzył i ufał, wprowadź go do prawdziwej ojczyzny i daj mu szczęście bez końca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Stało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju, choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry pościerniska.
będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Oto słowo Boże. Bogiem będą dzieci. Wierzę, że dobra Pańskie będę oglądał w ziemi żyjący. Wierzę, że dobra Pańskie będę oglądał w ziemi żyjący. Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać? Pan obrońcą życia mego, przed kim mam się jest w niebie. Oto słowo
Psalmu 90. Miarą naszych lat jest lat 70 lub, gdy jesteśmy mocni, 80, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają. My zaś odlatujemy. Namóż nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Szanowna rodzina zmarłego Stanisława, siostry i bracia w Chrystusie, uczestniczący w pogrzebie. Żegnamy świętej pamięci Stanisława, który przeżył 92 lata. Urodził się w czasach po wyzwoleniu od zaborów, ale w czasach, które niosły jeszcze ślady błędnej filozofii, dopuszczającej w skali międzynarodowej kilku państwom na rozbiór Polski. Przeżywał błędne systemy prawne, dopuszczające rządzącym na stanowienie prawa z pominięciem prawa naturalnego. Doświadczył tych systemów, przeżywając czasy stalinowskie czy polityki prowadzonej przez Hitlera. W czasie wojny ponad 2 lata pracował na robotach w Niemczech, gdzie ślady odniesienia się do praw wiary wycisnął protestantyzm w znaczeniu negatywnym. Po II wojnie przeżywał narzucanie Polakom ideologii ateistycznej. Wydawało się, że był słabszym zdrowotnie od innych, a jednak przeżył wielu mocnych i zdrowych. Przenikały błędne poglądy na świat, na rozumienie drugiego człowieka w czasach wojennych, powojennych także, i na nasze tereny. Także próby zniewolenia duchowego. Pan Stanisław swoją cichością i spokojem obejmował to wszystko, podejmując wierność przykazaniom Bożym. Powołaniem, jakie realizował przez całe dorosłe życie, było powołanie do sakramentalnego małżeństwa i rodziny. Ostatnie 6 lat przeżywał jako wdowiec. W małżeństwie Bóg obdarzył ich 5 dzieci, a są nimi Władysława, Eugeniusz, Krystyna, Krzysztof i Grażyna. I tu najmłodszej córce dziękuję za opiekę nad ojcem, szczególnie w ostatnich latach, kiedy tej opieki już wyraźnie ojciec potrzebował. Chodzi o to, że tu właśnie na miejscu mieszka. Cieszył się wnukami, których miał 12, i prawnukami, których miał 8. Śmierć świętej pamięci Stanisława głęboko wpisuje się w życie parafii. Umiera w ostatnim dniu roku kalendarzowego 2018, jeszcze w czasie oktawy Narodzenia Pańskiego. Pogrzeb zaś już przekracza próg nowego 2019 roku i 2 stycznia
żegnamy go tą mszą świętą, polecając miłosierdziu Bożemu. Bardzo blisko zbiegły się dwa pogrzeby, poprzedni świętej pamięci Edwarda Partacza i dzisiaj świętej pamięci Stanisława, wpisane w życie i przeżycie obecnego czasu Bożego Narodzenia w naszej parafii, wycisnęło pieczęć na naszym przeżywaniu przemijania. Nauczyliśmy się przeżywać w czasie i doświadczać w czasie rzeczywistości rzeczy materialnych, czy podobnie też świata zwierząt. Tym doświadczeniem jest ich przemijalność, jest doczesność. Pojawiają się i znikają. W przypadku jednego człowieka rzeczywistość jest bardziej złożona ze względu na złożoność natury człowieka. Każdy z nas jest obdarowany przez Boga nie tylko ciałem, ale nieśmiertelną duszą. W zobrazowaniu o nieśmiertelności ludzkiej duszy jest nam pomocą objawienie Boże, z którego znana jest nam prawda, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, to znaczy, że nigdy nie umiera. To wyjątkowe obdarowanie darem nieśmiertelności potwierdza Jezus przez swoje życie, przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie. Ta sama rzeczywistość zmartwychwstania, jakiej sam Jezus doświadczał, będzie naszym udziałem przy końcu świata. Świętej pamięci Stanisław doświadczył różnych form przemiany materii w czasie swojego życia. Podejmował pracę przy budowie nowej huty. Pracował w zakładach chemicznych w Pustkowie. I wreszcie podejmował pracę na 5-hektarowym gospodarstwie w domu. Obserwował wielorakie formy wiązania się pierwiastków chemicznych, powstających z tych związków wiele produktów służących człowiekowi na co dzień, czy cud wydawania owoców przez uprawę ziemi, produktów służących za pokarm dla podtrzymania życia. Świętej pamięci Stanisław doświadczał wartości duchowych, jakie pozostawił nam Jezus Chrystus w sakramentach. Pamiętał na słowa Jezusowe: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Systematycznie korzystał ze spowiedzi i komunii świętej. Kiedy zaczęło brakować sił, żeby uczestniczyć w mszach w kościele, prosił o posługę sakramentalną na pierwsze piątki do domu. I tak, jak pod względem fizycznym wydawał się słabszym od innych, ale znajdował sposób na długie życie i potrafił przeżyć mocnych, podobnie w sprawach duchowych przez swoją refleksję nad Słowem Bożym i przez swoje praktyki czerpania mocy do życia, świętości, ze sakramentów. Sądzę, że w ten sposób pogłębia swoją więź z Chrystusem i że przejście ze śmierci do życia w pełnym tego słowa znaczeniu jest już doświadczeniem świętej pamięci Stanisława i że już w bliskości Boga
oczekuje na chwalebne zmartwychwstanie. Pogrzeb, który przeżywamy, wypada w drugim dniu nowego roku kalendarzowego 2019, a w dziedzinie duchowej niedawno rozpoczął się nowy rok liturgiczny w liturgii Kościoła. Ideologia zaborów, ideologia błędna w spojrzeniu na ludzkie życie i jego wartość w wydaniu Hitlera czy Stalina, z kolei narzucanie poglądów ateistycznych, wszystko to przeżywał świętej pamięci Stanisław i właściwe rozpoznanie jak żyć czerpał z Pisma Świętego i nauczania Kościoła. Chcemy sobie uświadomić, że dzisiaj nie będziemy wolni od nabierania na nas różnych ideologii, też narzucanych nam przez środki masowego przekazu i nie tylko, jak i przez kontakty z ludźmi różnych kultur i religii, które wielu z naszych bliskich napotyka przez osobisty kontakt, choćby tylko wyjeżdżając za pracą zarobkową. Dla nas wszystkie takie doświadczenia mogą umacniać nas w naszych praktykach religijnych i dążeniu do świętości, jeżeli nie staniemy czerpać z objawienia Bożego, z praktyk religijnych związanych z sakramentami świętymi. Nie tylko możemy, ale powinniśmy swoim życiem opartym na przykazaniach Bożych ukazywać piękno życia w zjednoczeniu z Bogiem, piękno życia własne uświęcające. Oto prośmy Boga modlitwą, którą niektórzy odmawiają codziennie. Panie Jezu, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Posyłasz nas, mówiąc, czyńcie uczniami wszystkie narody. Prosimy Cię za wszystkich mieszkańców naszej parafii, a szczególnie za tych, którzy są daleko od Ciebie. Otwórz nasze oczy. Podpowiedz gesty i słowa, które pomogłyby im zbliżyć się do Ciebie. Przez Twojego Ducha prowadź nas samych oraz wszystkich naszych przyjaciół i sąsiadów, abyśmy mogli wspólnie wielbić Ciebie na niedzielnej Eucharystii w Dzień Zmartwychwstania. Kończąc naszą refleksję, jeszcze raz przywołajmy słowa psalmisty. Miarą naszych lat jest lat 70, lub gdy jesteśmy mocni, 80, a większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. I prośmy z psalmistą Boga, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Amen. Z wiarą i nadzieją módlmy się do Boga, dla którego wszystko żyje. O potrzebne łaski i dary dla pasterzy Kościoła, aby z mocą przypominali wiernym prawdę o tym, że życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy. Ciebie prosimy. O darowanie wszelkich win popełnionych z ludzkiej głowności i radość udziału w uczcie zbawionych w Królestwie Niebieskim dla naszego brata Stanisława. Ciebie prosimy.
wysłuchaj nas. Bo dar pocieszenia wypływającego z głębokiej wiary w życie wieczne dla rodziny świętej pamięci Stanisława oraz dla wszystkich opłakujących śmierć swoich bliskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. O odnalezienie sensu życia i spotkanie prawdziwych świadków wiary w zmartwychwstanie na końcu czasów dla wątpiących i zagubionych w pokusach tego świata. Ciebie prosimy. O Boże miłosierdzie dla wszystkich, którzy poprzedzili nas w doczesnej pielgrzymce do domu Ojca, aby mogli cieszyć się oglądaniem Jego oblicza na wieki. Ciebie prosimy. O niezachwianą wiarę i ufność w Bogu dla nas, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Chrystusem w chwili naszej śmierci. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, Ty jesteś dawcą życia doczesnego i wiecznego. Wysłuchaj naszą modlitwę i przybądź do nas ze swoją życiodajną łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze
wszędzie, Tobie składali dziewczyny niechęnie. Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami i archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Pamiętaj o Twoim słudze Stanisławie, który
którego z tego świata wezwałeś do siebie, spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną Kingą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tako i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Bezwiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Panie Boże, Twój Syn zostawił nam w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, aby nasz brat Stanisław, który go przyjmował, uczestniczył w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Prześwięte ze świętej pamięci Stanisława zamówili córka Grażyna z mężem, dwie prześwięte, córka Władysława, syn Eugeniusz, syn Krzysztof z rodziną, wnuk Kamil z rodziną, wnuczka Anna z rodziną, wnuczka Monika z rodziną, wnuczka Katarzyna z rodziną, wnuczka Iwona, Wanda i od Wandy i Józefa Kukułka z Pustkowa, od rodziny Kowalskich z Nowej Wsi, od bratanka Józefa Łączaka z rodziną z Dębicy, od Kazimierza Łączaka z rodziną z Bobrowej, od Karola Ortyla z rodziną z Korzeniowa, od córki Krystyny z mężem, od wnuków z Mielca, od Celiny i Kazimierza Wielów z Korzeniowa, od Krystyny Kubik i Teresy Mazur, od Nawarów i Prasierów z Krakowa, od Kazimierza Madeja z rodziną z Korzeniowa, od Adama Madeja z rodziną z Pustkowa, od Mariusza Madeja z Korzeniowa, od koleżanek i kolegów córki Władysławy z firmy oponiarskiej z Dębnicy, cztery prześwięte, od Haliny i Wiesława Linków z Korzeniowa, od koleżanek i kolegów córki Władysławy ze Szkoły Podstawowej w Korzeniowie, od Krześnicy Anny z rodziną z Podola, od Stefanii Podlasek z Korzeniowa, od Swatów z Pustkowa, od kolegów i koleżanek syna Eugeniusza z firmy PESAM, dwie prześwięte, od Swatów z Jodłowej, Stawarz. To wszystkie intencje, jakie zostały przed mszą świętą zgłoszone. Za chwilę dalszy ciąg liturgii.
zasnął w pokoju z Chrystusem, z wiarą i nadzieją życia wiecznego, polecajmy go w miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby Stanisław, który przez chrzest stał się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmił się ciałem Chrystusa, teraz został wezwany na ucztę dzieci Bożych w niebie i razem ze świętymi stał się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, ugrożony w żałobie, abyśmy razem z naszym bratem mogli wyjść naprzeciw Chrystusa, gdy On, życie nasze, objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Thank you.
Ojcze, nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata Stanisława i mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę w ziemskim życiu i które za Jego pośrednictwem przypadły nam w udziale. Boże, wysłuchaj miłosiernie nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoim sługą, nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i naszym bratem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech aniołowie żałują Cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjdą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia wiecznego. Chóry anielskie, niechaj Cię pochodejmą i z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość wieczną. Yeah.